Powiedzmy, że chcę wyznaczyć objętość prostopadłościanu, który tutaj mam naszkicowany. No i żeby tę objętość wyznaczyć, to posłużę się pewnym wzorcem. Mam tutaj taką kostkę, której każda krawędź ma długość 1 cm. No i przyjmuje się z definicji, że objętość takiej kostki to jest 1 cm sześcienny. 1 cm do trzeciej potęgi. Czy możemy patrzeć na to jako na definicję, że taka kostka z definicji ma... Objętość 1 cm3. No i teraz mógłbym, tak jak w poprzednich filmach to robiłem, po prostu podzielić tę moją figurę na takie kostki i policzyć, ile tych kostek jest. No ale jak mam ją w ręku i mogę obracać ze wszystkich stron, to może mi się uda te kostki po prostu policzyć. No ale jak mam tylko taki rzut jak tutaj, no to części tych kostek po prostu nie widzę. Poza tym może być tak, że z żadnej strony tych wewnętrznych kostek nie widać, jak jest ich dosyć dużo. Więc musimy jakąś lepszą metodę tutaj opracować, wyznaczania tej objętości. No i zacznijmy może od tego, co tutaj widać na rysunku. Co można z rysunku odczytać? No można na pewno odczytać, jaka jest wysokość tego prostopadłościanu. No bo widzimy, że wysokość jest równa 4 cm. Jeżeli każda taka kostka ma krawędź długości 1 cm, to wysokość tego prostopadłościanu jest 4 cm. Dobrze, widzimy dalej, że. Tutaj ten wymiar głębokość możemy go nazwać to jest 2 cm. Bo tutaj mamy dwie takie krawędzie długości 1 jedna za drugą, czyli tutaj będziemy mieli 2 cm. No i wreszcie ten trzeci wymiar na przykład szerokość. No to tutaj mamy 3 jednostki, 3 cm. I to jest coś, co można tutaj łatwo Wyznaczyć, no i teraz spróbujemy znaleźć objętość tego prostopadłościanu, korzystając z informacji o długości tych krawędzi. No i tutaj przygotowałem sobie takie szkice, bo żeby lepiej to sobie wyobrazić, jak to działa, to zacznę od dzielenia tego prostopadłościanu na warstwy. No powiedzmy, że wezmę taką jedną warstwę tę ścianę, którą tutaj widać, którą tutaj widać z przodu, czyli taką warstwę, którą tutaj teraz. Zamalowałem. No i ona dokładnie jest tutaj przerysowana. To jest dokładnie ta sama warstwa. Widzimy, że ta warstwa ma tutaj szerokość 2 cm i wysokość 4 cm. Tutaj w pionie mamy 4 cm. No to łatwo możemy obliczyć powierzchnię tej warstwy. Moglibyśmy policzyć te kratki. Ale jakby było ich bardzo dużo, no to, to tego liczenia by było dużo, więc łatwiej jest po prostu pomnożyć 2 razy 4. Wiemy wtedy, że powierzchnia jest po prostu równa 8. Czyli mogę policzyć, że powierzchnia tej warstwy to jest 2 cm pomnożone przez 4 cm. No i to jest powierzchnia takiej innej, jednej warstwy, ale to jest również liczba kostek w tej jednej warstwie, dlatego że tutaj głębokość tej warstwy jest równa 1. Czyli jest tylko jedna warstwa kostek, czyli po prostu tych kostek jest tyle, ile jest powierzchnia tej warstwy. No a teraz ile takich warstw ja potrzebuję, żeby odtworzyć ten mój wyjściowy prostopadłościan? No potrzebuję tutaj jeszcze jedną taką warstwę dołożyć, jeszcze jedną taką warstwę i jeszcze jedną taką warstwę. Jak dołożę dwie takie warstwy, to odtworzę ten mój wyjściowy prostopadłościan. Czyli Potrzebuję trzech takich warstw. W każdej warstwie mam 8 kostek 2 razy 4 i muszę to jeszcze pomnożyć przez 3, żeby było, żeby otworzyć cały prostopadłościan. Czyli jeszcze razy 3. No i to jest szerokość tutaj tego prostopadłościanu razy 3 centymetry. No i teraz jednostki się będą zgadzały, bo no będę miał centymetr razy, centymetr razy centymetr, to będzie centymetr sześcienny. No obliczmy ile będzie równa ta objętość. 2 razy 4 to jest 8, razy 3 to jest 24. Czyli to jest równe 24 cm sześcienne. Obliczyłem objętość. Po prostu wyznaczyłem liczbę tych kostek, z których zbudowany jest mój prostopadłościan. No dobrze, ale mogłem to inaczej zrobić. Mogłem podzielić go na warstwy trochę inaczej. Na przykład wziąć tę Powierzchnię tej z przodu, którą teraz tutaj zakreskuję. No i to, to, tutaj ona jest przerysowana. To jest ta powierzchnia. No i ona się składa z ilu kostek? Możemy to łatwo obliczyć. Tutaj ten wymiar jest równy 3 cm, czyli w tą stronę mamy 3 kostki. A tutaj w pionie mamy 4 kostki, czyli 4 cm. No więc tych kostek tutaj mamy na jednej takiej ścianie. 3 cm razy 4 cm to jest po pomnożeniu 12. Czyli powierzchnia tej ściany to jest 12 cm kwadratowych. 3 cm razy 4 cm, powierzchnia to jest 12 cm kwadratowych, a 12 to jest też liczba kostek w tej warstwie, dlatego że grubość tej warstwy jest równa 1. Więc objętość takiej jednej warstwy to będzie 12 cm sześciennych, a ile mamy tych warstw? No tych warstw tutaj mamy dwie. Żeby odtworzyć ten nasz wyjściowy prostopadłościan muszę tutaj dołożyć jeszcze jedną taką samą warstwę. Czyli muszę liczbę tych kostek pomnożyć przez 2, czyli powierzchnię tej warstwy pomnożyć przez 2 cm. No i dostanę ile? No 3 razy 4 to jest 12, razy 2 to jest 24. Oczywiście dostaję ten sam wynik. 24 cm sześcienne. Dobrze, a teraz mógłbym oczywiście jeszcze inaczej podzielić na warstwy ten mój prostopadłościan. Mógłbym tutaj wziąć tę warstwę na samej górze. O tę, którą teraz tutaj zamaluję. No i ona tutaj jest przerysowana, to jest właśnie ta ta warstwa. No i ona ma jaką szerokość? Tutaj ma 3 cm tutaj są 3 cm. No a w tę stronę 2 cm. Czyli powierzchnia tej ściany górnej to jest 3 cm razy 2 cm. Czyli ta górna ściana ma powierzchnię 6 cm. No i ta warstwa składa się z sześciu kostek, bo tutaj mamy w pionie tylko 1 cm. No więc żeby Obliczyć, ile takich kostek jest w całym prostopadłościanie, to muszę zobaczyć, ile jest tych warstw. No i tutaj widzimy, że tych warstw muszę ułożyć aż cztery, jedna na drugiej. Czyli tutaj muszę dorysować jeszcze jedną warstwę, drugą warstwę i trzecią taką, taką warstwę. Cztery takie warstwy razem tworzą nasz prostopadłościan. Czyli to muszę jeszcze pomnożyć przez wysokość, czyli przez 4 cm. W jednej warstwie mam 6 kostek 3 razy 2 to jest 6 razy 4 to będzie 24 kostki. Czyli objętość jest równa 24 cm sześcienne. No oczywiście za każdym razem dostajemy ten sam wynik. Widzimy, że nie ma znaczenia, jak ja dzielę ten prostopadłościan na warstwy. Czy na takie warstwy jak były tutaj, czy na takie warstwy jak były tutaj, czy na takie warstwy jak były tutaj. No i żeby obliczyć objętość tego prostopadłościanu, to wystarczy po prostu pomnożyć Długości tych krawędzi. Tutaj za każdym razem mnożyłem je w innej kolejności, ale oczywiście mnożenie jest przemienne. I dlatego, żeby obliczyć taki, objętość takiego prostopadłościanu, trzeba pomnożyć 2 cm razy 3 cm, no i razy 4 cm. Wszystko jedno w jakiej kolejności. Za każdym razem, jak już to trzy razy te liczyliśmy, wyjdzie nam 24 cm3. Czyli tak się liczy objętość prostopadłościanu.